Ma powierzchnię ponad 700 metrów kwadratowych i został wybudowany za kwotę ponad 4 milionów złotych. W Leśnym Banku Genów Kostrzyca oddano do użytku nowoczesny kryogeniczny bank genów. Tak duża inwestycja spowodowana była wzrastającą ilością przechowywanych zasobów genowych. Jest on podzielony na 3 części: pracownia kryokonserwacji, laboratorium tkanek zwierzęcych i rzeczywiście serce kryobanku, czyli pomieszczenie, w którym znajdują się zbiorniki kryogeniczne. Musieliśmy je przenieść ze starego budynku, ze względu na to, że Leśny Bank Genów się rozwija, mamy coraz więcej zasobów genowych, a coraz mniej było miejsca. W związku z tym dla zabezpieczenia tych zasobów genowych, bezcennych wręcz, chcieliśmy po prostu przenieść je w odpowiednie miejsce. Leśny Bank Genów jest unikalną instytucją nie tylko w skali naszego kraju, ale nawet Europy, bowiem gromadzi zasoby genowe, czyli przede wszystkim nasiona cennych populacji drzew leśnych Polski, ale nie tylko drzew leśnych, również gatunków ginących. Ten obiekt, który dzisiaj zostaje otwarty, on zwiększa możliwości przechowywania zasobów genowych, przede wszystkim nasion, takich roślin, które można przechowywać w bardzo niskich temperaturach w bardzo długim okresie. Kryogeniczny bank genów to pierwszy tego rodzaju tak duży obiekt w Polsce dotyczący ochrony zasobów genetycznych głównie naszej rodzimej flory. Mam tu na myśli drzewa i krzewy leśne, ale także przede wszystkim rośliny zielne, które chronione są w Polsce na tak zwanych czerwonych listach, bo w czerwonych księgach roślin. Ale gromadzenie cennych zasobów genowych roślin to nie jedyna działalność Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Bank Genów od niedawna uczestniczy również w bardzo istotnym projekcie, który wpisał się nie tylko w Lasy Państwowe, ale w ogóle w całą strategię ochrony przyrody w Polsce. Mam tutaj na myśli ochronę gatunku zagrożonego wyginięciem cietrzew zwyczajny. Leśny Bank Genów Kostrzyca jest odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu genetycznego tego gatunku w naszym kraju na terenie Lasów Państwowych. Zadaniem tutejszej pracowni laboratoryjnej będzie przygotowanie podstaw takiego tła genetycznego do prowadzenia tego monitoringu. Myślę, że to się nie kłóci, że wchodzimy tutaj w dział zwierzęcy, ponieważ celem będzie zachowanie zasobów genowych całego lasu i z roślinami, i ze zwierzętami, z runem, z drzewami, z roślinami zielnymi. Także pięknie tutaj się rozwija cały obiekt razem z arboretum. Także jestem naprawdę pod dużym wrażeniem działań dyrekcji. Tym bardziej, że jeszcze w latach 90., gdy powstawała ta instytucja, mało kto przypuszczał, że będzie dumą na skalę światową. Ja pamiętam doskonale to miejsce, 95. rok, kiedy Bank Genów był budowany. Jestem mieszkańcem Miłkowa i z dużą ciekawością mieszkańcy przychodzili tu obserwować, co będzie budowane, bo sama nazwa Bank Genów powodowała duże zainteresowanie. Początek pamiętam również, kiedy to miejsce było strzeżone przez ochroniarzy z długą bronią, także to dodatkowo budziło wielką ciekawość. No, tym bardziej jestem dumny, że dzisiaj mogę otwierać i uczestniczyć w otwarciu nowej części tego kompleksu. Od 2005 roku Leśny Bank Genów Kostrzyca zbudował pokaźną kolekcję 160 gatunków roślin. Natomiast w temperaturze kryogenicznej przechowywanych jest obecnie 1300 zasobów genowych.